Księżniczka z teczką. Krystyno, godzinami gapisz się przez to okno. Co ci chodzi po głowie? Ach, jestem zagubiona, ojcze. Kocham cię i szanuję królestwo. Ale nie mogę znieść tych wymyślnych ubrań i stania jak jakiś posąg. Szukam prawdziwego celu. Nie ma jakichś duchów przewodników, którzy pomagają znaleźć naszą drogę? O czym ty mówisz? Twoim przeznaczeniem jest zostać księżniczką. To twoja rola, twój los. To nie przeznaczenie, ojcze. Potrzebuję czegoś więcej niż tytułu. Dostrzeż to w końcu. Dość tego. Jutro zostaniesz koronowana na księżniczkę, a twoje życie się zmieni. Zrozumiesz. Na razie odpoczywaj. Tak zaczęła się historia Krystyny, utalentowanej, smutnej księżniczki. Miała wszystkie skarby królestwa, ale brakowało jej przewodnika do prawdziwych pragnień. Jednak Krystyna nie była tą, która da się uwięzić w złotej klatce. Wybacz, ojcze, pewnego dnia zrozumiesz. Muszę znaleźć własną drogę. Z dala od pałacu i jego oczekiwań. Muszę sobie udowodnić, że potrafię stworzyć jakiś sensowny los. Krystyna nie miała pojęcia, jak zacząć. To miasto znacznie różniło się od jej królestwa. W swoim królestwie znała wszystkie drogi i ścieżki na wylot. Ale tutaj, cóż... Hej! Uważaj, kobieto! O, rany! Moda na suknię księżniczek powróciła! O, matko! Przepraszam? Mógłby pan nie deptać mojej sukni? Nie wypada się tak ubierać do metra! Nie zatraciła całej nadziei w mieście. Wkrótce Krystyna znalazła pomocną dłoń. Kochanie, zgubiłaś się? Nie wyglądasz jak żadna z tych smutnych twarzy. O, madam, będę niezmiernie zachwycona, jeśli powie mi pani, gdzie i jak mogę znaleźć pracę. O, nie wyglądasz na kogoś, kto potrzebuje pracy, by żyć. Krystyna wyjaśniła swoją sytuację kobiecie. Ale ponieważ jej nie znała, pominęła informację o tym, że jest księżniczką. O, chcesz zapracować na nazwisko, co? Rozumiem. Staruszka podała Krystynie wizytówkę i poprosiła, żeby zadzwoniła. Mają różne oferty pracy, rzekła. Krystyna skłoniła się i odeszła. W staruszce było coś zastanawiającego. Tak to się zaczyna. To nie jest konkurs na najlepsze przebranie, proszę pani. W czym mogę pomóc? Przyszłam zobaczyć się z panem Metropolem. Ja dzwoniłam pod ten numer, widzi pani? W sensie umówiła się pani na spotkanie? No dobra, proszę wyjść. Proszę? Jestem dość zajęta, madam. I nawet jeśli ma pani spotkanie, to nie pozwolę panu Metropolowi zobaczyć panią w tej sukience. Także proszę się przebrać i wrócić. To była pierwsza lekcja Krystyny, której nauczyła się od zupełnie obcej osoby. Musisz wyglądać adekwatnie do roli. A
a księżniczka Krystyna się zmieniła. Nie sądzę, że będę miała żabę. Ale już oczywiście będzie zarządzona. Nie było łatwo. Krystyna nie wiedziała, czego się spodziewać. A było coraz trudniej. O rany! Krystyna wysłałaś wiadomość do naszego szefa w formie zwoju? O, spójrz na mnie! Jestem księżniczką w królestwie, gdzie listy dostarczają sowy! Ale Krystyna była zdeterminowana. Wiedziała, dlaczego opuściła pałac. Jak to się nazywa? To jest arkusz programu Excel. O! Ups, ktoś tu sprząta, prawda? Krystyna! My tu sprzątamy po sobie. W sensie, za kogo ty się niby uważasz, księżniczko? Racja, nie jestem. Dni zamieniały się w tygodnie i miesiące, ale Krystyna się nie poddała. Zdecydowanie łatwiej byłoby wrócić do pałacu. Chciałabym, żeby ojciec zrozumiał moje marzenie. Byłby taki dumny. Może do niego napiszę. Już jestem dziewczyną z miasta. Lepiej wezwę sowę. Witaj, kochana. A czyż to nie ty ostatnio szukałaś pracy? O, madam. Cieszę się, że cię widzę. Nie miałam okazji ci podziękować. Dostałam tę pracę i radzę sobie całkiem nieźle. Wyglądasz na zaniepokojoną. Co się dzieje? To moje królestwo. Cierpimy. Krystyna, przepełniona pewnością siebie i siły, poczuła, że nadszedł czas, by zwierzyć się mądrej kobiecie, która pomogła jej odnaleźć własną drogę. Moje królestwo jest pod dziwną jakąś klątwą. Aktualnie rośnie tam tylko jeden rodzaj upraw, co przysparza nam wiele trudności. Nie rozumiem, jak to możliwe. Cóż, będąc na twoim miejscu, nie zawracałabym sobie głowy pytaniami jak i dlaczego, ani nie składałabym już faktów w całość. Co masz na myśli? Pracowałaś w biznesie? No to wykorzystaj teraz to doświadczenie. Jeśli unikalna roślina rośnie wyłącznie w twoim królestwie, pomyśl o kontroli, jaką mogłabyś mieć. Mogłabyś zmonopolizować rynek i uczynić swoje królestwo rentowne. Rada starej kobiety trafiła do celu. Krystyna spakowała się i wyjechała do domu. Krystyna wróciła do królestwa, nie zapominając o swoich umiejętnościach miejskich, ale planując, wykorzystując je do ulepszenia go. Po serdecznym spotkaniu z ojcem rzuciła się w wir pracy, zbierając tajemnicze plony. To takie niespotykane. A my nawet nie znamy jego właściwości. Nie mam pojęcia. Wygląda jak nieużytek. Nie, natura nigdy niczego nie marnuje. Krystyna wysłała plony do laboratorium badawczego w mieście, gdzie czekał na nią przełom. Ta uprawa oczyszcza trądzik i nawet nawilża skórę. Możemy stworzyć całą linię produktów do pielęgnacji skóry. Ale jak to zadziała? Krystyna, jesteśmy rodziną królewską, nie kupcami. Ojcze, to dokładnie to, co próbowałam ci powiedzieć.
Nie chcę być ograniczona królewską tożsamością. Potrzebujemy wolności, by eksplorować i na nowo zdefiniować siebie. Nie rozumiem. Będzie dobrze, tato. Zaufaj mi. No. Strategia okazała się wielkim sukcesem. Produkty do pielęgnacji skóry Krystyny oczarowały każdego, kto ich spróbował, szybko stając się sensacją, jak tylko trafiły na rynek. Nie tylko poruszyły wyobraźnię opinii publicznej. Również firmy z odległych krajów wkrótce zaczęły składać hojne oferty za te rzadkie plony. To, co niegdyś było przekleństwem, stało się błogosławieństwem, a królestwo Amberfall stało się sławnym eksporterem tego niezwykłego surowca. I tak też królestwo Amberfall odzyskało dawną świetność. Odzyskało utracony wdzięk, a wśród tego wszystkiego król odnalazł swój prawdziwy skarb – córkę. Pokazałaś mi, co oznacza prawdziwa królewskość, moje dziecko. Mój pogląd był ograniczony, ale nic nie mogło powstrzymać mojej odważnej, mądrej córki. Szczerze, ojcze, nigdy faktycznie nie byłam sama. Była taka stara kobieta. Ona prowadziła mnie przez drogę. Prosiłaś o przewodnika duchowego, prawda? Ale sekret mojej drodze jest prosty. Pracujcie ciężko, a znajdziecie to, czego szukacie.